Dzień dobry. Cześć wszystkim. Witamy Was w prasówce. W ogóle Poland. Ta Nie poznanie twarzy swej istotnej. To może zaczniemy od sobie od Rewi, moi drodzy. Uuu, z e, rury. Dawno nie było Rewi, znaczy, Rewia była, ale nie było pytań do Rewi. No właśnie, już były skandale i już były komentarze i. Że jak to, że kiedyś były, teraz nie ma. Że wiecie, kiedyś to były czasy, teraz nie ma tych czasów. No, ale, moi drodzy, stajemy na wysokości zadania, a właściwie Rewia sta, staje. I e, jest pytanko. Czy te, no dobra, no to może. No, Już zapomniałeś dać, tak jak miał, zapomniałem. Jest. Dobra. To teraz czas na nasz ulubiony kącik. Czytelnicy pytają, Rewia odpowiada. I wszyscy razem. Czytelnicy pytają, Rewia odpowiada. Brawa. Agnieszka Radwańska. Agnieszka Radwańska. Ojej, Najmłodsza polska emerytka, z e, gwiazdami, sesja, po prostu naked. Dla Jezusa, bo to było. Chyba, Dla Jezusa tak, było... z piłeczkami, tak. w basenie, jakby. Słuchajcie, Czego ona nie umie? Agnieszka, no, ale umie gra za to dobrze w pętla, tak wiemy o tym. I co u Agnieszki? Czytałam u was, że jest w ciąży. Czy już zna płeć dziecka p pani Augustyna z Poznania? Ale nie ma pyta, a pod spodem jest pyta. Z, z... Ale w ogóle, jak e, tak bezpośrednio, po prostu. Nie ma w ogóle dzień dobry, cześć, nie. cokolwiek. Tylko czytałam u Was, ja bym to inaczej czytał. Czytałam u Was, że jest w ciąży? Czy już zna dziecka? Tak, bo to jest takie tonno. E, Pani Augustyna, z Poznania. Pozdrawiamy oczywiście panią Augustynę i pozdrawiamy Poznania. No jest w tej ciąży chyba, bo teraz wszyscy muszą być w ciąży, żeby. Jakie są modli, nie? Tak, teraz jest e, trend e, zdecydowany. I to teraz pytanie, czy nagrała wideo? E, Rówir e, po prostu ciąży, bo albo muszą być niebieskie jakieś baloniki, albo jakieś serpentyny, albo różowe. Wiadomo. Tak, i muszą być te zabawy, i to musi być nie wszystko być. na YouTube monetyzowane. Tak. Dobra, odpowiedź. Była tenisistka, nisistka, to jest błąd, Pełapel. Tak, cały czas się mam. Tak, cały czas jakieś, nie wiem, pijanie czy co. Parę dni temu podzieliła się właśnie tą informacją. Agnieszka Radwańska, 31, z mężem Dawidem Celtem oczekują chłopca. Teraz przed nimi najtrudniejsze zadanie. Wybranie imienia. Najtrudniejsze. Ciąża? Błahostka. Pff. Imię. Ale zobacz y, pani Augustyna, jakie szczęście miała. Najtrudniejsze zadanie w życiu. Najtrudniejsze. Największe po prostu zmora każdej kobiety, bo wiadomo, że kobiety muszą rodzić dzieci, po to są stworzone przecież. Prawda? Żeby gotować. I gotować, tak. To w trakcie... Dobra, ale czy ty możesz docenić, no. jakie szczęście ma pani Augustyna? Rzeczypana? Że akurat y, zadaję teraz to pytanie, a kilka dni temu r Tak, to oświeczo. prawda. Pani, Pani jest, jest, jest po prostu urodzona jak w czepku, coś tam. Oj, kto to Mamy gwiazdę. Straszne są po prostu. Dzisiaj są straszne przytulaski, powiem Wam. Powiem. Gdzie idzie malutko. Wejdzie, tak? O, Wejdzie, tak, zniszczy głowy ona, i na najwyżej. Tak, najwyżej. tak, koniecznie tak, tak trzeba. No super, super, no i co? Słuchaj, ale co, jakie będzie imię? Bo teraz jest taka inba, że przecież e, Małgorzata Rozenek nazwała dziecko Henio z Majdanem. E, Basia Kurdejsza... Kupa, tak. kupa z mojej głowie. Kupa? Głowa. Kupa! Weź Ale nie robi kupy! To jest o, nie! To... o nie! O nie! Tak! O nie! Na siebie. Widzicie? I to jest codziennie. I Basia Kurdejsza tam też ma e, syna o imieniu Henio. Czy tam będzie miała? Nie wiem. Tak! Tak. Żartujesz i, sobie? Nie żartuję sobie. Media plotkarskie tam się zes... dwa razy jak o tym pisały. Czyli że... co? Y, ukradła po prostu Majdaną. Ukradła dziecko Majdaną po prostu. Wiesz? To będzie Henio 3. Nie no zróbmy właśnie, my to. My Radwańska będzie miała Henio 3 na przykład. I oni później mogą założyć trio po prostu. Heniowie. He, he, henies. Henie. Hen gang. He, he, he... Coś po jakimś Henio Brothers Henio po Brothers jak było Jonas. Jonas brothers, tak? czy henio Brothers. I ją po prostu. Jakie yo. ją? Yo, 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 yo. No, to skoro była Rewia, no to przenosimy się chyba do Twojego imperium. Do mojego imperium się przenosimy w końcu. Proszę mi podać. Proszę mnie jadę, imperium. To przekazanie imperium. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego tam było. Możesz to wyjaśnić jakoś? Nie, mogę. Ale, ale nie ręczna, mogę. Nie nie nie. Nie twoja sprawa, hmm. no, wiesz? Chyba będzie jakaś kara w no, tym imperium. No albo hmm. będzie wiesz. Cii, się. Bez nerki i się skończyć. Już ty żyła. Właściwie moglibyśmy już teraz skończyć. Po prostu, just, just Justyna Drap. żyła, big drop. Nie możemy go dropować, bo był bardzo drogi. Właśnie. <laughs> Ale to dzięki waszym wpłatom dziękujemy serdecznie. Pamiętajcie, że możecie nas tipować. Link jest w opisie. I oglądać reklamę. Mm -hmm. Nie musicie nas oglądać. Oglądajcie reklamę. Nie tylko reklamę. Justyna żyła jest po prostu mega drama od tygodnia, więc musieliśmy w końcu się za to zabrać, bo po prostu kto jak nie ma. I wyobraźcie sobie, że nawet moje imperium tutaj jakby moje? przeprowadziło. Powiedziałem, moje imperium. Moje imperium. No chyba słyszysz źle. Moje. Moje. Error. Krótki wywiadzik był i tutaj e, właśnie Smith Justice e, <laughs> i. E, taki... Justice jest sprawiedliwość. Justice to żyła. To prawda? Tak. Z perspektywy czasu wiem, że każdy powinien dać sobie prawo do tego, by przeżyć żałobę po związku. Dla mnie, właśnie teraz przyszedł na to czas. Teraz, czyli kiedy? Od, od ostatniego, od roku? <grym> nie wiem. No. Bo chaos, który pojawił się w moim życiu, został opanowany. Mm. Wreszcie mogłam poukładać sobie rozkojarzone myśli w głowie i pogodzić się z tym, co się stało. Ale ona tak na serio mówi, czy ona mówi o tym, jakby chciała, żeby było, ale tak się nie wydarzyło? Bo ja nie rozumiem. To jest oczywiście after drama już właściwie, czy tak w między w trakcie, bo drama była totalnie na Instagramie. Wiadomo, że teraz dramy są na Instagramie, tak. Każdy powinien go po prostu mieć. Tam są najlepsze dramy. I followować nasze konto. O, tutaj na tym paluszku widzicie, jak się nazywamy na Instagramie. O, tutaj. Tak, my mamy takie rzeczy. A nie, mamy. A nie, mamy. Ale, a nie takie. No, rzeczy. Ale Ania jest opłacona, no, więc jest nasza. Dobra, <grym> słuchajcie. Eee, Justyna Żyła wrzuciła na stories u siebie eee, zdjęcie telefonu, można by wywnioskować, swojej córki, córki chyba. i konwersacji z Whatsappa. Z jej ojcem. Piotrem Żyłą. I, który jest skoczkiem. I, i ale byłym nie mężem Justyny Żyły. Tak. Y I ojcem dziecka. Jeszcze jedziemy dalej. I ojcem y dziecka córki Justy z Żyły. Tak. Oraz y byłym mężem. Byłej uczestniczki. Tak, tańce Widzicie teraz ten pierwszy screen, od czego się wszystko zaczęło. Mamy tutaj ich zdjęcie ze ślubu. Można się domyślić, że wysłała je właśnie no jedna ta córka. I on na to pisze, jaka ona brzydka. How classy. To rozpoczęło piekło, bo Justyna po prostu. Pierwsze piekło to widzę, że ktoś pisze, piękna przez NK. Piękna? Chyba piękna. No. No to była to jest córka ich, no może nie wiem, nie, nie wiem, ile ona ma lat. No dobrze, może była zdenerwowana, więc. Dajmy jej zdarzanie. No dobra, tam. dobra, No i ogólnie Justyna Żyła to opublikowała i jakby e, zaczęło się. Ale to nie jest chyba do końca fajne, czy rozumiem emocje, ale nie wiem, czy publikowanie w wiadomości swojego dziecka. Wiesz, jest no dobra, okay. ale e, wiecie, powiedzmy sobie to wprost. To nie jest, jakby, początek. Właściwie już to no tak. trafiła do mediów dzięki właśnie. E, temu, że ją zdradził, mąż, Zdradził ją, no, mąż, taka prawda. Zostawił ją, już wcześniej wrzucała na stories e, jakieś filmiki, jak on się pakuje, wyprowadza z domu, jakieś kłótnie, właśnie coś tam o dziecko, był taniec z gwiazdami, był Playboy, pięć minut gotowania i pięć minut jakiegoś totalnie wyreżyserowanego programu w jakiejś tam telewizji. Po której nikt nie pamięta, i trochę ciszy, nie? Bo było ciszy. Po tańcu było. z gwiazdami trochę było ciszy. No więc jest powrót. Koniec. Yes. No silencio. Yes. E, na to wszystko wyobraźcie sobie, Piotr Żyła zabrał głos. A to jest coś nowego. Bo, Bo on, on raczej czas... się trzyma hmm. z, oficjalnie, przynajmniej z daleka od tych dram. Dada Pieter 1.0 Hmm, tak sobie myślę, jakim trzeba być człowiekiem, żeby tak bardzo nienawidzić drugiego. Starałem się nie komentować swoich prywatnych spraw w sieci, ale jeżeli chodzi o moje dzieci, to już lekka przesada. Ile można wysłuchiwać grożeń i obeg na swój temat? Troszkę wytrzymałem, ale mówię dość. Chcecie prawdę proszę, przecież facet nie ma żadnych praw, bo to zawsze on jest winny, a ona tylko dostaje wysokie alimenty i nie musi robić nic, ale to i tak jest jeszcze źle. Bo i tak musisz prosić, żeby dostać dzieci i musisz czekać, czy trafisz na dobry humor, czy nie pocałujesz klamki. A ty zamiast z dziećmi wyjedziesz i tak zrobi zrobitą szybą w aucie. A dla tych o mocnych nerwach jedna wiadomość z mojej codzienności w relacji. Ale musicie szybko czytać, bo za godzinę usunę, bo może to jednak nie jest prawda. I tak na przyszłość jest tylko my swoje sprawy między sobą, ewentualnie na policji, po co w po Polski. Rozumiem pandemia ludzi się, ale ja mam naprawdę. Dobra, po pierwsze, ja dzisiaj nie wiem co. Ale jak to czytałem i patrzyłem na te literki, to leciała mi nie wiem, czy widzieliście krew z oczu. Tam jest błąd na błędzie, i jakby rozumiem, że Piotr Żyła nie musi być jakby orłem ortografii, ale Kaman jest jednak tytułowanym sportowcem, który może na przykład zatrudnić, nie wiem, studentkę polonistyki, która mu będzie redagowała teksty, zwłaszcza gdy teksty są tak Poważne i dotyczą tak poważnych rzeczy. Jeśli ktoś pisze alimenty przez Eł, no to sorcja, ale trochę odbiera powagi i wiarygodność. Uff, Uf. albo przemowa. E, dobra, po pierwsze, no to to jest w ogóle dramat z nimi, sorry, ale no, są osobami medialnymi. On szczególnie jest jakimś po prostu uznanym sportowcem, dorosłym człowiekiem, tak. ojcem i no to jest mega wiocha. Jeżeli on nie umie pisać. No i ona zresztą też. Chyba. Albo, ale Kaman nie, serio. To nie, jest, nie, żeby była jasność. Nie każdy musi być mistrzem ale słowa tak, pisanego. Kochani, ale wiecie o co chodzi? My też popełniamy tak. błędy, ale no nie wiem. Ja na przykład, jak nie jestem pewien, jakiegoś wyrazu się sprawdzam. To jest jakiś taki przypadek kosmiczny, oni razem że żadne z nich nie ma nikogo z PR-u, wiesz, nikogo, nie wiem, jak jakiegoś się... asystenta, który by się tym zajmował. Oni po prostu mają zmowę, nie? Tak. Ja nie mam i ty też nie będziesz mieć i po prostu będziemy tak się pałować, taką, po prostu takim idiotyzmem, rozumiesz, nie? Tak. Wiesz, kto, jacy ludzie medialni robią takie Przevnia. rzeczy? Uwielbiam to, bardzo się cieszę, że tak robicie i trzymam kciuki, żebyście nigdy się nie zmienili. Ale do... a w ogóle, a druga sprawa, to oko twoje. Słuchajcie, od wczoraj Patryk, Patryk yy, jakieś dźwięki oko mu wydaje. To jest też temat w prasówce? Ja myślę, że to może być ich sprawka. Tak? To już się... była zapowiedź tego. Justyna żyła, zniszczyła mi oko. Jak dotykam tu oko, to oko zaczyna co robić tak właściwie? Wydawać dźwięk. Wydawać dźwięk taki, puk, puk, puk. puk. No to już, wiesz, kto jest winna. To jest ten Żyła. Słuchajcie, po prostu YouTube zaraz nam zdemonetyzuje filmik, więc nie możemy pokazać wam stories, które stawił Piotr Żyła, które było jakby konwersacją jego pomiędzy jego byłą żoną, gdzie ona groziła właściwie jego obecnej partnerce. Tak, żyła rzekomo, groziła obecnej partnerce Żyły. Było tam ostro, były przekleństwa i po prostu zaraz znowu... Ale groziła wiecie czemu? Tym... No e, szyją. Szyją. Szyją ogólnie tutaj bransolety. No i przy tym medale. on upublicznił chcąc, nie chcąc, nie wiem, e, jej numer telefonu, przez co o, e, ludzie zaczęli pisać SMSy, na przykład oddawaj dzieci panu Piotrkowi. I ona to upubliczniła, że ludzie przyjmili takie SMSy i napisała, że e, to jeden, jedna z setek wiadomości, które do niej płyną, więc no w sumie też trochę spo, słabo, nie. No i dalej później wstawiła jeszcze stories ze swoją chyba córką, bo nie wiem, jakieś takie małe rączki, gdzie jest podpisane, <laughs> najwyższy czas, żeby zamknąć stare życie i widać jakieś podarte kartki papieru. Chyba i zdjęcia? Tak, i taki Jakiś... kawałek głowy żyły podartego. Ja jestem ciekaw, czy oni, jak da, darły te zdjęcia, no. to czy to oni później układały kompozycje na Instagram, z tych podartych elementów, żeby, żeby ta głowa żyły była tak Odwrotne na wierzchu. Tak, I żeby, żeby eksponować, że to jest właśnie przedarta głowa żyła. Hmm. Znaczy, gar. wiecie, Garga. Gar, ja gar, lubię, gar, gar, jak świat gar, gar, gar. płonie. Bo ja też lubię, znaczy. I ja w ogóle, wiecie, jakie jest y, nasze stanowisko co do dzieci, no ale jak już są te dzieci, no to. No, co zrobicie? No, za późno. Too to late to apologize. No i trochę szkoda po prostu tej córki, yeah. no, jej. Ja tak, no oboje byś w oboje rodzice są. Rodziców. Ja nawet ciężko mi tutaj osądzać, kto jest gorszy, bo oboje są beznadziejni. No dramat. Nie wiem, jak to się dalej potoczy, ale chyba ma się nie potoczyć w ogóle, ponieważ Justyna Żyła ostatecznie wydała oświadczenie na Instagramie, oczywiście, dołączając ich zdjęcie z przeszłości, szczęśliwe. To oświadczenie jest dosyć długie, więc nie będziemy go czytać, bo. Teraz widzicie całe. Najważniejszym um, momentem oświadczenia jest to, że Justyna żyła jest osobą, która nie odróżnia bynajmniej od przynajmniej. No i ogólnie e, mówi, że więcej już nie będzie zabierać na ten temat głosu. No i to też się tak przewija właściwie przez cały czas, że ona poświęciła swoją karierę, żeby zajmować się domem. Jedyne co chciała, to to, żeby gdy dzieci będą się z nim spotykały, oni wszyscy chcieli te dzieci też podobno to, żeby nie było tej jego nowej partnerki, miało jej nie być, a ona jednak była z tymi dziećmi, ona się dowiedziała, już żyła po czasie, że ona była, i w ogóle jakiś... Yy, gor. -gdzie, Gruba. Akcja. Go, gor. gdzie jest twoje gotowanko? Właśnie, gdzie jest twoje gotowanko? Gdzie jest uważona? Uważona była chyba. Uważyła. Uważyła. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ja y, właśnie nie wiem o co chodzi. Ja myślę, że. Y, a wiecie o co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. tu nie chodzi o dzieci. Nie. Nie wiem, nie mam ani pieniędzy, ani dzieci. Skąd mam wiedzieć na takie tematy rzeczy? <suszy> Mi to tak po prostu śmierdzi. Stop right now. Tak to jest ten moment, w którym teraz bierzesz, wyciągasz kciuka z nosa albo z innego części ciała. i... Ucha. Ucha, albo z innej części ciała. Z nie, buzi. nie, 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 już nie chodzimy dalej. I dajesz nam teraz kciuczka w górę. Ale muszą kliknąć kciuka, kciuka, kciukiem. Czyli muszą. E... Kciuka, muszą kliknąć. Na telefonie kciukiem. 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 Ale jazda. Albo, albo na tym. Na, na... palm topie. Albo na. Game Boy. Nie, na Game Boy chyba nie da się oglądać. Na telewizorze nie ma sensu, ale tam można pilotem czy coś. Dacie sobie radę, więc róbcie to. A słup jest też obok, więc widzę. No. Wracamy do Rewi, ukoić nasze nerwy po tej grubej dramie. I jest tam pani Lady Małgorzata Kożuchowska, boska, no. boska Święta. I jest taki tytuł artykułu Do Paryża po perfumy. No i ja sobie już tu, wiecie, w mojej chorej głowie już tutaj, Jezu, czyli oni napiszą, że Kożuchowska lata po perfumy gwiazdorzy, ha. tylko do Paryża lata, żeby sobie była kupić była już taka, flakon. jakaś już była taka, to nie Górniak czy coś? Gdzieś tam, ktoś tam gdzieś tam latał po prostu po jakiejś Zaczyna się artykuł tak. Na początku lipca zamieściła na swoim profilu wzruszający filmik. Małgorzata Korzuchowska 49 rzuca na nim samolocik, który po chwilę łapie jej synek Jaś 5, a wszystko dzieje się na bałtyckiej plaży. Wzruszający. Wzruszający filmik Jaś 5, czyli rozumiem, że to jest piąte Pięć Jaś. Jaśów. Pięć Jaśów. Albo piąty Jasiów. Albo piąte. Albo piąty, no tak wiem, Jak Kienio 3 będzie, tak. To teraz jest Jaś 5 tutaj było. Rozumie? Już zapomniał? No A ok, może nie. to jest jakby taki, e, wiesz, jak są Henryk V, y, król, nie? No. Albo jakiś papież. <laughs> to może być papież. To może być papież. Jak, no jak to, na to, 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 to może to papież. Ja, ja tak sobie patrzę, boże, za filmik w ogóle, nie zwróćcie uwagi. No. na no, ale zacząłem ten filmik. Co zruszyłeś się? Wzruszyłem się przede wszystkim opisem tego filmiku, bo opis filmiku brzmi I believe I can fly. <noise> bo 2020 czy, czy W roku... 2020 roku. w 2020 roku Korzuchowska jest jedyną osobą, która nie zna historii Arkeliego, Arkeliego. i tego, że po prostu ma jakieś, miał seksualne niewolnice? Tak. No. Wake up, ko! Nie jestem pewien, czy. Cytowanie Arkeliego jeszcze w kontekście swojego dziecka jest najlepszym e, pomysłem, ale mogę się mylić. Może być super pomysłem, Arkeli może być w pełni niewinny, tak jak e, uważa. Ale o co chodzi z tymi paryżem i perfumami? No Cały czas o co, nie co wiemy. To chodzi? Czytam ten artykuł. Nic się tam nie dzieje ciekawego. Okazuje się, że Korzuchowska będzie grała w filmie biograficznym o Gierku tak. i będzie grała jego e, żonę. Tak. Drogi dzieci, Gierek był kiedyś pierwszym sekretarzem Widzicie? w PRL-u, e, lata 70. -te. Zagra go ten jakąś nazywa? No ten. No wiem, który, ale jakąś nazywa? Koterski Misiek. Tak. Wszyscy ostatnio wszyscy o tym gadają po prostu. No wiem, Jezu, no bo, jakie to ma znaczenie. I cały czas czy czytam, oni o tym Gierek. Gdzie, są... Gdzie są te perfumy i ten paryż? No. I słuchajcie, o Stanisławie Gierek krążyły niezliczone plotki. Mówiono, że lata po perfumę do Paryża, podczas gdy, gdy w kraju zwykli ludzie musieli o wszystko walczyć. Co ja jestem tym człowiekiem. Aha, czyli ona nie będzie wcale latać do Paryża, nie. tylko jest jakaś plotka, tylko, że, ona że pięć kobietę, 50 000 lat, pięćdziesiąt tysięcy lat temu, która rzekomo ale kiedyś poleciała do Paryża po perfumę. Uwielbiam to. Więc ty tu jest, do Paryża po perfumę. No i kto za tym stoi? KB, kozi znowu, no. Ty zbyt po prostu. Ona wszystkich zniszczy i po prostu będzie o nich tworzyć jakieś, wiesz, takie... Przecież nie składałam tutaj nic. Nie, Po prostu to odebraliście. gdzieś coś. No, no. Seniora. Słucham. Internet po prostu huczy. Kanye West. Co się naprawdę dzieje. Kanie jest w prasówce i Kim Kardashian. Musieliśmy po prostu to zrobić, bo to jest tu Kim spoko, Kanie. Dobra, ale poczekaj. Zanim wprowadźmy, wprowadźmy, wprowadźmy. Kanie jest po prostu wielbicielem Twittera. Podobnie jak jego, jego idol, idol Donald Trump. Tak, i po prostu od czasu do czasu ma odpały i pisze jakieś szalone rzeczy. I tak było zawsze w sumie. I tak było zawsze. Co jakiś ale jakiś się zdarzało. Po co prostu. Jakiś czas, ale nie było aż tak ostro, i aż w takiej ilości, tak. i aż takiego czegoś odkrywczego. Na przykład dowiedzieliśmy się, miał po prostu taki wysryw, gdzie minuta po minucie pisał jakieś takie zdania w stylu, że Kim Kardashian próbowała usunąć ich dziecko. Jakby po prostu. Podobno go zdradzała z innym raperem. Ten raper już zdementował to, że... Że próbowali go zamknąć, ona i Chris, czyli jej matka, Chris Jenner, próbowali zamknąć go w jakimś po prostu obiekcie. Widzicie zresztą teraz te... Te różne rzeczy, my wam tak stryszczamy. Oczywiście dużo o Bogu, kojarzycie Get Out film, bardzo dobry film. Tak. Że oni chcą właśnie zrobić z nim to, co w tym filmie coś tam się działo, że ogólnie Chris jest... Nie wiem co, jakimś dyktatorem porównywał ją do po prostu y, dyktatora w Korei. No i tak. Znaczy gruba akcja i jakby myślę, że nikt z nas nie jest... Znaczy pewnie, są tutaj jesteś lekarze specjaliści, ale myślę, że nikt nie potrzebuje stawiać diagnozy Kaniemu, żeby wiedzieć, że czasami po prostu wpada w jakiś taki ciąg myśli, które nie do końca trzeba brać poważnie, ale w momencie, kiedy padają takie poważne oskarżenia, że ktoś mu chce odebrać wolność, to już się robi, wiesz, tak grubo, no, bo to nie są jakieś takie, wiecie, casualowe, dziwne ym, wysrywy, tylko to już takie, no, poważne oskarżenia. E, I to wszystko mówi e, kandydat na prezydenta Stanów. Rzekomo, tak. Bo jakby nie wiem, na jakiej to jest etapie, ale tak zapomniałem. A jak wiemy, w Stanach jest wszystko możliwe. To prawda. No, i to tak trwało chyba ze dwa dni, bo on tam później dodał jeszcze drugą serię, więc zrobiło się wow. Kim zabrała głos: oczywiście na Stories na Instagramie. Ponieważ... Ponieważ najważniejsze rzeczy dzieją się na Instagramie na Stories, Kanie. Musisz się nauczyć tego. Mm -mm. Widzicie teraz oświadczenie Kim. W skrócie, ona bierze przykład. Ma, znaczy właściwie nie bierze przykładu, z Justyny Żyły i jej byłego męża, tylko ewidentnie ma jakichś dobrych ludzi od PR-u no i, tak. i, i Sociali. Ona już wcześniej w przeszłości kiedyś zabierała jakieś coś tak, mniej więcej troszeczkę głosu na temat odpałów jej męża. Tak. I ona jest zawsze taka, że nie popiera go niby, ale z drugiej strony cały czas stawia go jakby w świetle ofiary. Tak? Tak. Ona podkreśla, że on jest chory, że ma dwubiegunówkę, że właśnie wiecie, jak to jest z nim, nie jest łatwo, ale e, on jest biedny i wiesz, nie? Niby takie postawa wspierającej żony i to się wydaje o dziwo spoko. No tak. O dziwo. Jakby back off e, i e, zajmiemy się swoimi sprawami. Coś tak z tego wynikało. No okay. i rzeczywiście jakby po tym oświadczeniu e, wszystko ucichło na jakiś czas, tylko, że jakby ja, ja nie wiem, ja nie wiem po co to jest to wszystko. Co nie? Śmieszne, że to wszystko wyszło tuż kilka dni przed wydaniem jego kolejnej płyty. No. Dziwne. Płyty, która oczywiście ma motyw przewodni Bóg. Ponieważ Kanye West od jakichś, nie wiem, przynajmniej kilku lat jest e, Mesjaszem chyba stał się. Chyba I on, ja, my, ja myślę, że to jest jakby taki m, klasyczny wyborca PiSu, czyli robię bardzo dużo rzeczy źle, szczególnie w swojej rodzinie, ale Bóg jest super i ogólnie, jakby na zewnątrz, y, mówmy, jaki jest dobry i prawmy morały, do których y, tak za bardzo sami się nie odnosimy. Nie? nie masz wrażenia? Nie wiem, no mi ciężko oceniać, bo jakby y, i zarówno jego żona, jak chyba nie jest tajemnicą, że y, ma problemy po prostu y, ze sobą. I wydaje mi się, że. Są lepsze motywy na poprawienie swojego samopoczucia niż siedzenie na Twitterze, Instagramie czy gdziekolwiek. Powinien raczej chyba robić inne rzeczy, żeby jakby spróbować dojść do ładu sam ze sobą, niż po prostu pisanie jakichś takich, no, histerycznych, tak naprawdę rzeczy. Znaczy, to jest kompromitujące przede wszystkim i... E, ja wiem, no, według e, mnie choroba jako choroba nie jest kompromitująca. Ale to nie jest kwestia choroby. Jakby, niech będzie, że ma dwubiegunówkę, ale po prostu e, od zawsze wyżej niż długo. ma, powiedzmy, no, zawsze miał mówiąc, że jest ego, no. po prostu nowym Jezusem. Wiecie, naprawdę, ja rozumiem gwiazdorzenie, ale jakby kamdang Beyoncé, nie? Ta niezapomniana akcja z Taylor Swift yy, no, na rozdaniu nagrody. Ja lubiłem kilka jego piosenek nawet w przeszłości, jakoś z początków, ale po prostu wtedy już tracił wszystko w moich oczach. Jak po prostu trzeba być skrajnie obrzydliwie bezczelną osobą, żeby tak bezrefleksyjnie niszczyć innych tylko dlatego, żeby siebie wywyższyć i po prostu nawet nie robić tego, wiesz, bez wstydu żadnego. No, wiem, jeszcze wiesz, bez żadnej to, przykrywki czy coś, tylko po prostu ja jestem najfajniejszy, wy jesteście wszyscy i macie mnie słuchać, i macie po prostu mówić, że jestem Bogiem, bo tak chcę i tak uważam. No wiem, to jest wiem. kanie dla mnie. Bo... No wiem, to jest mega słabe, ale no, mimo wszystko mam nadzieję, że y, dojdzie ze sobą do ładu, bo po prostu, mimo że ja go nie darzę sympatią, mimo że kiedyś go darzyłem dosyć sporą sympatią, tak po prostu smutno mi się na coś takiego patrzy. Smutno, ale wiesz, y, no, czy coś się zmieni, no, bo jeżeli. Y... Jeśli on sam nie będzie no chciał otrzymać pomocy, to. A nie będzie chciał, pomoc, ponieważ uważa, że jest Bogiem. No i co? Ślepy zaułek. Przenosimy się z powrotem do gazety. Super Express. Weźcie, jaki poważny Super temat. Rak. Super Rak. Super Rak. Super Jest pani Dorota Stalińska. Panią Dor Dorota Stalińską teraz widzicie. Być może ją kojarzycie z dawnych lat. Ona kiedyś bardziej była, chyba tak mi się wydaje, aktywna zawodowo. No a teraz jest bardzo aktywna na różnych protestach antyrządowych. Powstaje kogel Zacznijmy Jakby... I już teraz wszyscy są tacy. Ugh, nie, I'm done. I Serio. już się wywracają. Słuchajcie, my obejrzeliśmy jakiś czas temu trójkę już w telewizji, nie byliśmy na tym w kinie na szczęście. I ja lubię złe kino. Ja znaczy... lubię złe polskie kino. I może warto dodać jeszcze. Ale to, 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 to po prostu jest poniżej ludzkiej godności. Nikomu Doka. nie życzę tego. Ale musimy dodać to, jako takie po prostu uh, wyjaśnienie. Obejrzeliśmy ten film. 1 stycznia tego roku. O Boże, rzeczywiście. Obejrzeliśmy ten film 1 stycznia 2020 roku. Czy to był pierwszy film, który obejrzeliśmy w tym roku? No to po prostu było, e, to było jasne, Tak, to była zapowiedź. Czyli to przez nas. Nie mają dość. Jakby... Nie mają. Ale to, to mnie zaskakuje, że po prostu wszyscy, dosłownie wszyscy, po prostu tak e, z, zmietli zniszczyli e, ten film, tę trójkę. Tak. Nie wiem, e, nie sprawdzałem w sumie, może on jakoś dużo zarobił i dlatego to robią? Nie wiem, nie. ciężko powiedzieć. I to już jest potwierdzone, czwórka wraca na milion procent. Ponoć w styczniu ma być e, kolejnym, no, jeśli świat będzie istniał, miejmy nadzieję, że nie. No już, ale e, czy będzie istniał, czy nie będzie istniał, to i tak powstanie, bo już kręcą, przecież... E... No tak, ale może nie zdążą wyświetlić, bo na przykład będzie koniec świata i to nas uratuje przed czwórką i nikt tego nie zobaczy. No to liczę w sumie. A, mo, a jeżeli e, po prostu to będzie, wiesz, po śmierci wyświetlane? Po śmierci ludzkości? Tak. Że ludzkość umrze, już, ale... Cała ludzkość umrze, to ale... będzie zdem, na replayu. Kogiel Mogiel 4 zostanie. I Ewa przy w Nowych Włosach. Ewa przy Nowych Włosach. Razem włosach. z Shakiro. Teraz widzicie zdjęcie Ewa z w Nowych Włosach. Dobra, ale co z to Stalińską? Stalińska. Słuchajcie, teraz musicie się skupić. Stalińska Dorota, czyli no. ona wygląda tak. Ona zagra mamę Marlenki. Marlenka to jest postać, która pojawiła się w, trze w trzeciej części Yy, to jest Katarzyna Skrzynecka. J-Lo Polska. Tak, Polska Królewa pasztetów. Z kolei Marlenka jest I żoną Piotrusia. To jest Piotruś, którego gramacie jest za kościelny. I Piotruś to jest ten mały główniarz z pierwszej i drugiej części, który jest synem Ewy Kasprzyk. No dobra. To brzmi jeźle. <laughs> To brzmi jak niezłe piekło. To brzmi jak niezłe piekło, bo no, myślę, że tam na pewno będą y, w filmie jakieś tarcia, tak? Na maksa. Na maksa. Tym bardziej, że Stalińska, tak jak Kasprzyk, y, obie mają takie, wiesz... Raczej grają e, silne charaktery. Tak. I takie mają chyba. No bo też. takie mają, tak. więc pasują do tego. Ja mam nadzieję naprawdę, że po prostu świat zakończy e, swoją działalność. Nie, ale stycznia. muszę powiedzieć, e, e, że jedynym promyczkiem w trzeciej części e, była. E, Postać marlenki skrzymecki, Kasi skrzymecki. z tymi cystami tak. To było moment, momentami to był taki prosty humor i taki banalny, ale było w miarę okej. Okay. Tak. Więc... ale fabuła jakby była, to było irracjonalne, no, to, to było, było straszne, to było piekło. Więc, no, ale obejrzymy, no, co mamy poradzić? Jak i dziesiątą część, to też obejrzymy. Nie wiem po co, ale zrobimy. No, ale zrobimy. to Wiecie po co? Dla was. Albo przez was. Kochani, no taki, taka jest sytuacja, że znowu jest problem z przyznaniem tytułu This bitch No, po prostu takie czasy nastały ale zawsze gdy pojawia się ten promyczek to po prostu mi serce, na sercu robi się lepiej, więc myślę, że. Szakira, Shakira, Shakira! Ale wiesz, co jest najlepsze, że mogiel-mogiel jest dobre. Tak, to prawda. Jest dobre. Nie sądzicie? Naprawdę jest dobre. W sensie, a próbowaliście kiedyś dodać kakao? Kakao do koglamogla? Tak, czekoladowe koglamogla. Nie jadłeś nigdy. Nie. To nie znasz życia. Co można jeszcze dodać do koglamogla? Poza. Kakao. A, a to jest takie e, takie... znaczne, hmm. bo może być do filmu i do jedzonka. To prawda. No, co no. można dodać do koglamogla? Piszcie w komentarzach. Wasza, e, możecie teraz się pochwalić waszą wyobraźnią, nieskończoną. Pff. Jest nagroda do wygrania, mamy do wygrania nic. Więc jakby warto yes! się starać. Yes! Uwielbiam wygrywać to. Zawsze to wygrywam. Każdego dnia. Ha, ha! To była prasówka. Teraz końcówka. Znowu silny, niezależna kobietę. I tak, pani Radwańska. I Henio 3 nadchodzi. No tak. Tak będzie. I Justyna Żyła. Jest żyłą e, dramy. Żyła dramy. Żyłuje ją nieźle. E, po prostu nie odpuszcza i no dobrze. Ja nie mogę się doczekać co dalej będzie. Tylko dzieci żal. E, Kożuchowska. No po prostu będzie latać albo nie będzie latać. Jakby co cię to? N to jest niesamowity przykład tego, jak zrobić artykuł z niczego. Z niczego. Absolutnie nie. niczego. Tak. Niesamowite to jest. Według mnie to jest naprawdę też e, pewna umiejętność, tak, że się potrafi robić coś że takiego. tak. Można się śmiać, ale ja bym tak. czegoś takiego raczej nie stworzył. Kogel mogę 4. No, Are you ready, no, boy? skrzynecka, stalińska yy, i po prostu kasprzyk. Ja, I jeszcze szakira. Ja myślę, że to wszystko wybuchnie po prostu. To jest prawdziwy mm -hmm. kogier. Ja tak właśnie taki wielki, wiecie, jak yy, jest taki. Kocioł, kocioł jakiś i ona tam. Haha, ten kogier mogier taki wielki po prostu. To I to one po prostu są. explosion carby Remy. No. Tak one. będzie, tak będzie. Jak będzie? Tak, tak będzie. I my wszyscy po prostu zginiemy. To będzie koniec świata. O jest nie obiecuj, nie obiecuję mm. No dobrze, to tą miłą wizją dziękujemy Wam bardzo za ten wspaniały odcinek i życzymy Wam samych sukcesów, samych sukcesów mercedesów i. E, I obejrzenia prasówki po prasówce. No tak, właśnie, właśnie, zaraz zaczynamy. A tam wiecie, tak FreeBritney, zobaczymy, co się będzie działo. Także papaja, 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 papaja. papaja? Mamy? Co mamy? Papaja? Nie. click, click.